Moi, witam was w pierwszym odcinku z Strzelech w pierwszy dzień świąt. Słuchajcie, jesteśmy w trochę innym miejscu niż poprzedni. Mianowicie jesteśmy tutaj w Lekestad Skyer. Słuchajcie, tutaj pamiętacie, była kartka w pobliżu i ta kartka leci właśnie tutaj. Udało mi się zebrać poza odcinkiem już za pierwszym podejściem. To cały problem polega na tym, że ona leci tutaj na wysoko. Prawdopodobnie jest z kolei, żeby powiedz tutaj użyć koło wrotku, znaczy tego wyciągu i po prostu, no, pobiec od ramy wejściowej, tak? Bo to właściwie sama tajemnica, słuchajcie, z kwestii organizacyjnych. Chciałbym jeszcze zwrócić waszą uwagę na topór, który otrzymał bardzo szybko w grze. Topór Huskadla. A teraz to pokażę w tym zatrafieniu max 10-krotnie, więc jesteście pewno godnego uwagi. Ja myślę, że ma to potencjał, aby być moim nawet endgame'owym wyposażeniem. Natomiast jeżeli chodzi o tarczę, bo chciałbym skorzystać z którejś tarczy, póki co trójkątna. Myślę, że to będzie najlepsza tarcza, ale musimy ustawić mu to odpowiednio w ręku. Pokaż się Ava teraz. No i w porządku. Kuparujemy. Powinno pójść ok już. Ja teraz nie chcę jeszcze z Redwardą walczyć, ani inną lub innym zelotą. Za to myślę, że możemy zobaczyć z całą Legiona zawalczyć. Ona jest tutaj i teoretycznie powinno się łatwiejsze. Ja się ten topór wam przypomnę, co bywamy. O, tutaj w utbach trzeba zejść przeciwko, który po prostu ma klucz i dzięki temu możemy zdobyć ten toporek. Dobrze. Moknadła i szybka podróż. Też jeszcze zanim skupimy się w wątku głównym, jako że to jest na południu wschodniej Anglii, to jeszcze mam parę rzeczy do odwiedzenia. Ja dzisiaj nie chcę się z tym za bardzo spieszyć, być może wątek główny zaczniemy dopiero w trzecim czy czwartym odcinku. Ale przede wszystkim chciałbym tutaj wszystko ładnie już porobić i wiem, że w tym momencie to wschodniej Anglii będziemy musieli wrócić po prostu, bo brakuje nam sił po prostu, żeby zrobić dwie rzeczy. Jakie to wam nie będę mówić póki co, ale i to będzie walką. Tyle mogę tylko odpowiedzieć, tak? Również, słuchajcie, coś mi się tutaj stało z umiejętnościami. Pamiętacie, że tutaj mieliśmy jeszcze po tym miejscu jedną umiejętność z każdej grupy. No i tych umiejętności, uwaga, uwaga, nie ma jak widzicie, w związku z czym musimy punkty trochę inaczej rozdysponować. Chyba nie przeznaczyłem tutaj w umiejętności w czerwku czerwonym, ale nie jestem pewien nawet, szczerze mówiąc, także troszkę to inaczej wygląda. I teraz będę chciał skupić się na żółtym drzewku, żeby zdobyć perk na natychmiastowe grabienie przeciwników. Jeśli go tam zabijemy, to zabójstwo, albo w otwartej walce, to po prostu Ava do samego przeszukamy i że będziemy musieli się tym martwić, tak? Bo to są adrenaliny. Tylko tak, my potrzebujemy jeszcze grzybków na tą córkę Legiona, bo czym grzybków? No, leczenia, bo może być ciężko. Mamy dwa punkty prowiantu, więc nie powinno być źle. Tylko czy Ava ma szansę, skoro się wypalał na Redwaldzie? Jeszcze problem Redwald jest to, że ma tarczę i tyle. A z kolą czy kimś innym Ava po prostu dał sobie radę. Bardzo możliwe. O tym właśnie, no, kłopot Redwaldy jest taki, że to nie jest wiadomo jak silny przeciwnik. Jako że tam robotę robi właśnie ta tarcza. Może to jest póki co naszym problemem. Ale teraz wypadałoby się zająć tą celą Legiona. Odpalmy sobie scenkę raz jeszcze. What battle spit you out? Have come for spoils. Was our dignity not enough?
You return again to mock our family. To make light of my father's sacrifice. Matseer, you have no fight with me. Which of the traitor kings sent you? Was it Edmund? Burgred? Allah? I follow the orders of no king, nor will I bow to you. Okej, próbujemy. Mam nadzieję, że jesteśmy poza... Poza jej zasięgiem. Okej, teleportuję się. Tak. Zagła też trzymaj, że się nie dotknę. I co? Bierzmy ją z łuku, tyle ile się da. Kurczę, jest silna nawet. Znaczy, poziom 90 mamy, a... A nie, możemy sobie nas zrobić. Dobra, Eivor, doluj. What Seder makes you multiply? I am one, and many. What trickery is this? A lucky strike. Co? Ale zmienił sens, to było takie szczęśliwe trafienie. Kurczę, co trzeba uniknąć. I patrz na nasze HP, jest tak trochę masakra. Ale coś musimy pokombinować. Mamy jakieś leczenie może, czy... Czy nie bardzo? Chyba nie bardzo, ale... Dobra, są jakieś grzybki. Dobra, dobra, ej, bo teraz wiesz... Kolejnej... Wylejemy ją, tak? Myślę, że muszę częściej blokować, a tego nie robię, ponieważ to jest pod Q, a jestem przeciwny tego, że blokowanie jest pod drugim klawiszem myszy, tak? Więc to może być powód. Myślę, że Connelly by się spokojnie wpasowała w... Dark Souls jako mini-boss. Nawet boss. To trochę jest dynamiczna. A będzie mierzącą przewagę, jeżeli chodzi o doświadczenie. Ale wiele jej nie możemy zrobić. Dobra, seria topodów teraz może. Szukamy leczenia jakiegoś. Bo niewątpliwie ona, no... Którą ci nie zna się tym zagrożeniem. Mimo tego, że jest w naszym zasięgu. Ja to sobie nie możemy pozwolić, żeby to jest, no... paść, ale też... Kurczę, właśnie z Watson nie wiem... Nie wiem, jaka jest jej słabość. Dobra, to weźmy. Na chwilę wyszliśmy z przedostacia, jasne. Ale są tam wybaczone. Tu jest jakiś krąg ciekawy. Patrzcie, rzeczywiście się klonuje. Chwilę myślałem, że to Ewe czegoś ostatnio wdychał. A się okazuje, że jednak niekoniecznie. Kurczę, Eivor. Właśnie mamy poważny problem. O, kończę go na hita dosłownie. Tutaj żadnych grzyb leczniczych nie widzę, ani nic. Żeśmy to musieli wrócić później. O wiele później. Weźmy sobie skan. Oj, słuchajcie, no to dobrze nie wygląda, tak? To tak dobrze, że aż wcale. O właśnie. Wykorzystała to, że sobie przeładowałem broń i... Dostaliśmy po głowie za to. Ale okej, skoro tutaj no jeszcze nie jesteśmy godni, to po prostu podbijemy sobie poziom do 150 i wrócimy później. Taki jest plan w tym momencie. Ja też chciałbym się skupić na jeszcze jednym zadaniu pobocznym, które odłożyliśmy sobie w czasie, ponieważ myślę, że mam rozwiązanie tego zadania, chociaż jest to nie pięściarz. I chciałbym spróbować pewnego rozwiązania, tylko tak. Czy są jakieś grzybki w pobliżu? Albo coś innego.
Nie wiem, nie widzę. Dlaczego tutaj? No jest Kendall. Może z nią zawalczymy. Ja myślę, że póki co Eivor musi trochę jeszcze okrzepiąc, zanim będzie walczyć z tymi śmiesznymi przeciwnikami. Z minibossami. W szczególności. I z tymi bestiami legendarnymi. Ale jak najbardziej. My jesteśmy w stanie go tak wytrenować, że to będzie sobie dawać świetnie z tym radę. I myślę, czy przypadkiem problem nie leży po stronie naszego topora. W sensie, czy on nie jest za mało ulepszony? Być może powinien ten topór już ulepszyć do jakości lepszej. Ale to będzie to dosyć ciężko ocenić. Myślę, że można spróbować, bo ma naprawdę świetną zdolność. I to jest potencjał na nawet endgame'ową, tak? Dlatego nie ma co się do niego zniechęcać. On jest dobry, tylko że po prostu musimy go odpowiednio dopieścić. Okej, tutaj jest kanał w pobliżu, ale... No tak się złożyło, że jest przy naszym zadaniu pobocznym. Weź ten grzybki zjedz. Ci chociaż trochę pomoże. Dziecko, to jest pięściarz, bokser. To czemu go nie zablokować? Zablokujmy go i zobaczmy, co się wydarzy. Dobra, tu ma trochę leczenia jeszcze. Może się dowiecie pod kole po prostu. Znaczy pod Kendala, no nieważne. Od kogo? Witamy. Hi, I have returned. Tak. I see. I suppose you want to see the wallop. Yes, it is time. I want to experience this wallop. This is a sad moment in time. Hold on to your teeth. Spróbuję. Time has come for you. I'm tired. There you have it. Okay, czyli nie chodzi o blokowanie. Banal victory for me and my wallop. Czyli musimy go jakoś wyczuć. Why God? No, no chodź. If you want another taste of my endless victory. Ej, nie gadaj już tyle. Beware. My fist is broken many. Już, już tyle nie gadaj i walczymy. I have returned. Dobra, próbujmy. That's enough. Ok, już raz goni. Okej, okay, unik. So goes my day. Tak, bo to coś robimy nie tak. Ej, pan, unikaj! Chłopie! Kazałem ci zrobić trzy uniki już, a ty oczywiście oplułeś. Come back if you want another taste of my endless victory. I know I don't want you to. If you want the wallet, dobra, chodź. It will ruin your... Chodź tutaj. I have returned. Ewa, co ty masz z tym, że tak się opierasz moim komendom? A co ci chodzi, chłopie? Okej, okay. I jest. Dostał na gębę. No. O to chodziło. I've never been bested before. I'm shocked, stunned. I never thought it possible. You have thwarted my wallop. You may have access to the treasure my wallop has sadly gifted me over the years. No w końcu. Various awards for bashing skulls. Oh, I feel liberated to have my legacy. Now I can live. No nie ma za co, słuchaj, nie ma problemu. Polecam się. Okej, co tutaj mamy? Testament. Proszę bardzo. The treasure he promised. Wysoka pełna zębów. Osobliwe. Zobaczcie, że to jest para znajomych osób. Ładnie, ładnie. Czyli po prostu nasz przyjaciel pięściarz, no rzeczywiście. Ma krzepę w rękach i potrafi skorzystać z tego, co umie.
ty zobaczy, kto padał na tej liście. A ja mówiłem, że chcę zainwestować w automatyczne łupienie, więc... Atak wręcz i zaga kruka. Skrytobójstwo, silne ataki. Ok, to są jeszcze tutaj przynajmniej dwa. A dwa poziomy, tak? Dwa i pół, tak właściwie. Gdzie to jest tego kruka z tego układu? To jest czy nie droga? W sensie, jako to jest zwierzęcie droga. Aha, tu jest, tylko tam jest niedźwiedź. Jeżeli dobrze pamiętam. To piktogram z tego, że jest niedźwiedź. Dobra. Znaczy, mamy to zrobione. Teraz możemy pójść spróbować walki z Kendalem. Czemu nie? Może jest w naszym zasięgu. Tutaj raczej nikt się nie powinien dołączyć do walki, więc myślę, że będzie to trochę łatwiej niż Venosis z Edwaldą. I czy możemy mu zdobyć plecy? Jakoś. Tego konia widzę. Czy on z niego spadł? Co się stało, nie wiem. Ale okej. Now the trolls take you. I have seen a crown on a cleaning basin. There it was. I stole it, ran with it, hid it. Now maggots feast on it. I am certain. Let them rule old Albion. Okej. Kendall został pokonany. A ty mi stąd idź. Słuchajcie, patrząc na to, gdzie jesteśmy, jeden logiczny wyjście jest takie, że gdy atakowaliśmy tę lokację, Walden, to po prostu Kendall musiał mieć to szczęście, czy musiał, po prostu się napatoczył na NPC-ów walczących po naszej stronie i tak został zabity. A niewątpliwie, słuchajcie, dla nas korzyść, dla niego tak niekoniecznie. Ale jeżeli gra daje, to po prostu trzeba brać, tak? Zwłaszcza, że no... Nie bardzo mieliśmy co z nim zrobić, tak? Łatwiej, żeby Eivor chciał kogoś dobrowolnie podnieść, mu jeszcze jedną szansę w walce i... I tyle, tak? Po prostu no Eivor dobił leżącego i... Cała historia, a tego dalej nie możemy podnieść. To jest nawet tak jakby nieinteraktywne w tym momencie. Kurczę, szkoda, bo całe to możemy przygarnąć. Tylko tego opalu nie możemy. No dobra, nic to, tu mamy już Essex. A tu wschodnią Anglię, więc... Bierzemy sobie od tej strony. Może nawet lepiej się wydarzyło, że wróciliśmy się kawałek. Po prostu teraz możemy zacząć zbierać wszystko od strony zachodniej i zobaczcie, ile tu jeszcze mamy do zdobienia. Tu mamy tą część do zgadnięcia, tu jeszcze gdzieś jest bogactwo, tutaj mamy do zebrania, to mogą być materiały pod kątem rozwoju naszej osady. Bo z tego, co udało mi się dowiedzieć, to... Jasne, są klasztory, są tak popularne, ale zasoby z tych źródeł nie muszą wystarczyć do tego, żeby w pełni zbudować osadę. Czyli może być tak, że podczas tej serii, ale mam nadzieję, że tak nie będzie, że będziemy musieli chodzić i po prostu zbierać te wszystkie znajdźki, te bogactwa, które obecnie są opuszczone przez nas. Teraz im zwrócić uwagę na to, że nas spotka po prostu nie zrzuciła z grzbietu.
ponieważ miała się tą umiejętność konia morskiego, czyli było głęboko, owszem, ale dała radę i po prostu już nie spadliśmy z grzbietu. Zobaczcie, ile jeszcze galopuje. Tym razem widać się nasze ulepszenia i to jak wpłynęły na naszego tańczego rumaka. This place is heavily guarded. To jutra w lesie, tak? Witamy. Ja po to, co wasze. Okej, jeden mniej. Daj szczerze, ej, wada nie pasuje. Nie pasuje, według mnie. Asasyn. On raczej się sprawdzi jako taki typowy brawler. Co, na mnie szarżujesz? Au, beczką? Mnie? Jeszcze nas może złapać, kurczę. Patrzcie, jaki cwany. Słuchaj, weź się nie wcinaj. Co tu się dzieje? Dobra. Weź się trochę podlecz. Ała. Powiem tak, aż to poczułem, tak? Jakie trafienie, nie materiał wybuchowy mnie. Co panie, nic przyjemnego. Lecz się, ej wod, co tu się odpierdziela? Ja w to nie wiesz, co tu się dzieje, naprawdę. Jest mocno. A, kolejny Goliath. Że jakoś, nie wiem, gilfę czy coś. Dobra, ponownie. Dobra, unik. On musi mieć jakieś bogactwo w sobie zawarte. To jest szablon, tak się składa. Zdążyłem uniknąć. Czytamy komendę na unik. No kurczę, już bez przesady. Jeszcze był daleko od nas. Będzie teraz trudniej niż myślałem, że będzie. O, to jest tylko... Tylko obóz, a... Bo tu jest ich dwóch. Gdzie są nasi? Czy potem mogą nas wesprzeć? Więc jeszcze tutaj po to idealnie biegliśmy. Wspinaj się. Ej, Wod, co to odstawiasz, chłopie? Mamy grzybki. Daj mi święty spokój, tak? Żeby cię nie zabiję. Możemy? Musimy nawet. Dawaj głowę. Ja go pokonałem, ciebie też będę. Dobij go szybko. Uff, zdążyliśmy. I co w związku z tym to się wydarzy? I wish my life had been a carnival of drinking ale and pissing. It could have been, I'm sure. No, we have not reached such a point. I used the order to live a life of ale drinking, but the price of my ale was murder. Sad, really. Into the crowd! Czy to może jakiś zelota? Okej, to był członek zakonu. W zakonie się zdecydowaliśmy. No wiecie. Ja na pewno z tego tytułu nie będę narzekać, tak? Dobra, mamy tutaj wszystko, wszystkich pokonanych, z tych silniejszych. Teraz zostawię do bitki. A to już będzie proste. Bo co? A coś mi zrobisz? No. Pięknie się zaorał. Pięknie. I tu został jeszcze jeden. A możesz się wychylić? Oh,
Okej, już po tobie, tak? Dwie strzały, o jedna za dużo poszła. Ale jakoś z tym mogę żyć. Weźmy je. I teraz tak, trzeba się zobaczyć, gdzie za tylko po Goliacie. Okej, karoliński długi miecz mamy. Może się przyda. Tu jeszcze parę cukierasów widzę. Teraz tak, mapka, czy my Goliata złupiliśmy, czy nie? Chyba złupiliśmy. A to zobaczcie, no czystym przypadkiem trafiliśmy na Zerotę. Więc zakon. I to jest Gifle. Wigmund pokonany. Kiotwę i tutaj jest Kendall. Okej, no zobaczcie, nie zobaczyliśmy. Ale zobaczmy sobie ich. Proszę bardzo. I pójdźmy sobie jeszcze kawałek, zróbmy parę rzeczy. Może zdążymy coś ambitniejszego nawet zrobić. Ale nie nastawiałbym się, bo już ten odcinek będziemy za chwilę kończyć. Myślę, że zbierzemy ten opal. I to będzie wszystko. Tego całe szczęście. Co się w tym odcinku działo? Teraz sobie tak zastanawiam, czy skoro zabiliśmy przypadkowo Zenota, członka zakończek, możemy też postąpić z magistrami? Czy tymi, którzy są wyżej w hierarchii? Się okaże, myślę. Że mamy trupa jakiegoś. Dobra, bęben. Teraz gdzie możemy pójść? To mamy w sumie blisko siebie trzy rzeczy. I tu jest jeszcze koniec, to z tą osobą nie chcę walczyć. Przynajmniej nie teraz. Pójdziemy potem artefakt. To sobie jeszcze zgadniemy. Tylko że myślę, że tym artefaktem sobie zakończymy odcinek. A w sumie czemu nie? Nawet sporo zrobiliśmy. I nie powiem, jestem z tego progresu w miarę zadowolony. Też sprawdziłem sobie na Ubi Connect po wczorajszych nagraniach. Słuchajcie, udało nam się w tym momencie w ciągu 32 godzin materiałów, tak? Ukończyć 20% gry dopiero. To nie jest dużo. Co się dzieje? Czaseczka jest tutaj? Czego się mnie skadasz? Bo co to z tym chodzi? Może ma to ktoś w sobie. I to by nie było takie niewykluczone. Co ty mi dasz? Tłuczek, no dzięki, nie potrzebuję. Dziwnie, bo tutaj... To są grzyby. Jakby to było poniżej. Aha! Okej, wszystko jasne. Myślę. Więc... To jest na trójce. Otworzymy sobie. Poszukamy go jeszcze. No i wskakuj. A, to były schody. Dobra, w porządku. Okej, jeszcze raz. Kurczę, Eivor. Wyłaź stąd. Myślałem, że to już go... Okej, nie dosięgnie. No, ale trudno się mówi, dobra. Zdarza się. To jest co tam za drzwiami? Co mogę otworzyć, czy nie? Ach, tutaj. Zbierz. I mamy, moi drodzy, tym akcentem zakończymy sobie ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Dla was, widzimy się w odcinku już na sekundkę. Pa, pa.